dzisiejszym odcinku wasza ulubiona seria, czyli Zdradziecki Chowany. Wszystko polega na tym, że 14 widzów musi się schować, a ja wraz z Rafałem musimy ich odnaleźć. Ale to nie wszystko, ponieważ w dzisiejszym odcinku widzowie będą mogli się chować tylko i wyłącznie na nowym grzybowym lepkim lasku. Zasady są proste, jeśli kogoś znajdziemy, to znaleziona osoba musi w przeciągu 10 sekund zdradzić swojego kumpla, żeby dostała drugie życie. Jeżeli nie znajdzie, niestety wraca do lobby. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku Zdradziecki Chowany i mamy tutaj dokładnie 13 widzów, których będziemy musieli znaleźć. Także 3, 2, 1, możecie się chować, macie na to 3 minutki, a my czekamy i zaczynamy szukać. Few moments later. 4, 3, 2, 1, szukamy. A więc widzowie, dokładnie tak, dzisiaj mamy Zdradziecki Chowany i wszystko polega na tym, że jeśli teraz kogoś znajdziemy jako pierwszego, to tą osobę po prostu darujemy jej życie. Także Ewela, jak będziesz kogoś widziała, to od razu mów, taki bonus dla tej osoby. To chodź za mną, najpierw ja, jako że dziewczyny mają pierwszeństwo, to ja zacznę pierwsza szukać, dobra? Dobra, no to dawaj. Czyli jak Ewela szuka, to ja po prostu nie mogę jej podpowiadać. Tak, zróbmy. Także Ewela, liczę, trzymam kciuki. Myślałam, że liczysz mi czas i będziesz ze mną tutaj rywalizował. Trzymaj kciuki, bo tutaj ta miejscówka wcale nie jest taka prosta, bo tutaj jest dużo porozwalanych rzeczy i jest mega kolorowa. Ja na razie nikogo nie widzę. Nie wiem, czy ty kogoś widziałeś, ale ja na razie nikogo nie widzę. Ja szczerze ci powiem, że nikogo nie widziałem, ale mam coś na później. Zobacz, co mam w ręce. Także widzowie, jak zostawicie masę łapek w górę pod tym odcinkiem, to po prostu nagramy taki strollowany odcinek. Mam w ogóle proponowała tak, żebyśmy pamiętali, w którym domku jesteśmy. Także zacznijmy sobie od tego zielonego i po kolei tutaj przeglądnijmy. Tu są schody do góry? Tu nie ma schodów do góry. Tu jest tylko grzyb, Ewela. Wyjdźmy sobie tym grzybem. Chodź tutaj tym grzybem. I z tego co... Ej, myślałem, że tutaj jest ziomek, ale jednak nie. Tutaj mamy pootwierane drzwi. Uwaga, uwaga, tu nie ma nikogo. Czy ty tam kogoś widzisz? Ja jestem na dachu tego domku, ale też tutaj nikogo nie widzę. Rozwalę jeszcze dach, zobaczymy, może do środka ktoś wszedł, ale nie, nie ma nikogo. Ja bym, wiesz, radziła, gdzie patrzeć teraz po krzakach, bo mi się wydaje, że na pewno ktoś w krzaku będzie siedział. Ja coś słyszałem po prawej stronie. O, Ewela, mam! Właśnie to miałem powiedzieć, że musimy uważać na drzewa i jak możesz zobaczyć, mamy tutaj ziomeczka. Tak, żeby kuchać. Chodź tutaj na dół. Ej, tylko go skin zdradził. Jakby miał inny jakiś fioletowy skin, to ja bym go w ogóle nie zauważyła. Właśnie w sumie to by było dobre, żeby mieli takie skiny. I to jest, słuchajcie, dokładnie, czekajcie, co to jest za skinek? To jest Matrix. Także Matrix, masz szczęście, możesz się schować jeszcze raz, ale nie na drzewie. Taka jest zasada. A my lecimy dalej. I ja miałam znaleźć pierwszą osobę, no ale to jak to z moim szczęściem bywa... Nie udało mi się. Ej, śledźmy go, Rafał, dawaj. Się nie będzie mógł schować przez cały ten. Chcesz go strollować? Szkoda, że nas słyszą. Ja idę teraz tutaj w takie podziemia i tu czuję, że ktoś tu będzie. Pod schodami nie. Ej, nie ma tutaj. Ej, oni się naprawdę dobrze pochowali, co? A tu jest ziomek, patrz. Popatrz, Ewela, no co jest z tobą? Bardzo śmieszne. Ej, ja szczerze chodząc po tej miejscówce czuję się, jakbym był tutaj pierwszy raz, ponieważ ja prawie w ogóle tutaj nie latam w tym sezonie, więc naprawdę fajnie jest poznać też tam miejscówkę. W ogóle w komentarzu piszcie, jaka kolejna miejscówka z Zdradzieckim Chowanym. Ej, patrz, tam jest chyba typek na samej górze? Tak! Tak, tylko go nie eliminuj. Nie, 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 on tam, patrz, ma żółty skin i siedział sobie na samej górze tam na tym tako. Także, byku, chodź do nas, chodź, chodź, chodź. I teraz tak, masz 10 sekund na to, żeby zdradzić miejscówkę swojego kumpla. Także zeskakuj tutaj i tu będzie stoper. 3, 2, 1, bum, poszło. 10, 9, 8. O, to już szukaliśmy. 5, 4, 3, on padnie. On znalazł kogoś? No właśnie się zastanawiam. Czekaj, rozwalmy to drzewo i zobaczmy, czy tutaj po prostu nikogo nie ma. No, byku, bardzo mi przykro. On już wiedział, że nie ma po prostu szans. No dobra, no zasady to zasady. Ja to mam zrobić, czy ty? Na 3-4. 3-4. Ej, mam kolejną osobę, Rafał. Chodź za mną, zauważyłam ją tutaj. Ewela, ale muszę ci coś powiedzieć. Cofnij się tutaj na chwilę, ponieważ ja sobie tutaj tak stałem, bo jeszcze mówiłem, żeby tutaj ktoś wyszedł. Zobacz za ten krzak tutaj. Popatrz po prawej stronie. Gdzie? No to może on go... On go nie widział też? Wydaje mi się, że on go nie widział, bo on tak stanął, taki był... No chyba, no miał mega wielkiego pecha. Ale ja też bym nie zobaczyłabym tej osoby, bo tam już poszłam po następną, ale za chwilę ci ją pokażę. Także no co, czas start, 10 sekund na znalezienie. 3, 2, 1, go, lecimy. Raz, dwa, trzy, no dawaj. Cztery. Co tu się wydarzyło? Dobra, on już chyba widzi tą osobę, co ja ją chciałam tutaj zlikwidować. Dobra, także ten ziomeczek może się iść chować i teraz Ewela odliczaj temu, bo ma gdzieś... A nie, bo on został zdradzony, to jego musimy wyeliminować. O nie! Także ty idź się chować. Jak zatańczy w przeciągu 20 sekund jakiś miłosny taniec związany z, nie wiem, z serduszkami, no to jakiś miłosny, to mu darujemy życie, dobra? Dobra, także byku 10 sekund na znalezienie tańca z serduszkami.
Patrz! Ej, dobra, musimy mu darować, Rafał. To są nasze zasady, nasz odcinek, nasze zasady. Dawaj, byku, chowaj się. A ty, Ewela, teraz musisz kogoś znaleźć za takie tutaj dary z losu. Za karę, myślałam, że nie powiesz za karę. Dobra, w takim razie zobacz, patrz jak to się robi. Tutaj, patrz! U góry. Co ty gadasz, że ktoś na tym siedzi? Tego się nie spodziewałam. Tutaj poszłam tak na kozaka i myślałam, że tu nikogo nie będzie, ale szczęście mi dzisiaj sprzyja. Dobra, także byku, 10 sekund na znalezienie kogoś. Dawaj, lecimy. Także Ewela, śledź go i odliczaj. Zgubiłam go, gdzie on jest? Tutaj jest u góry, tutaj. Czyli co, musimy tego zlikwidować, bo został zdradzony. Tak, dokładnie tak. Dajmy się im przytulić, bo on chce, żeby mu wybaczył. No... I jest dobrze. No to ciastek, bardzo mi przykro, no ale no kogoś musimy eliminować i mamy już dwie osoby znalezione. Także tutaj kolega się chowa i lecimy dalej. Dobra, Rafał, tobie coś tutaj kiepsze idzie, tak mi się wydaje, także daj teraz wolną rękę i dawaj, znajdź jakąś osobę. Okej, także zapraszam za mną, mi się wydaje, że najciemniej pod latarnią. Zaczęliśmy szukać dokładnie tutaj w tym miejscu, w sensie, no, zaczęliśmy tutaj odcinek na tym grzybie i wydaje mi się, że ktoś na pewno na to wpadł, że my tutaj raczej nie przyjdziemy, a my jednak tutaj przyjdziemy, ale no, chyba z tego co widzę, to nikogo tutaj nie widzę, ale mam jeszcze jeden pomysł, ponieważ tutaj jest krzak. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest, 3, 2, 1, go i nie ma tu nikogo. Ej, to jest chyba twój standardowy tekst na chowanym, z tego co widzę, to nikogo tutaj nie widzę. Tobie trzeba zrobić jakieś normalnie hasło na koszulkę chyba z tego. Musimy właśnie zrobić koszulki, widzowie, piszcie, czy chcecie koszulki Rafy i Eweli. No nie, w sumie to by było dobre. Z tego co widzę, tutaj nikogo nie widzę. Dobra, Ewela, tu do domku zapraszam, chodź. Kulturalnie, zadzwonić proszę. Z buta wjeżdżam, lecimy tutaj. O, i proszę, mamy tutaj Kaję. Super Kaja, siema Kaja. Słuchaj, 10 sekund masz na znalezienie kogoś. Także 3, 2, 1, nie no, 10. Ewela, licz. 9, 8, 7, 6. Zadzwoniłam, 4, 3, 2. Niestety, ona jest taka kulturalna, że chyba trzeba Rafałowi darować, co? No właśnie, właśnie też mi się tak wydaje za ten dzwonek tutaj. Tak, schowaj się jeszcze raz. Ej, chyba nie wiem, czy kogoś widziałam, czy nie, ale wydaje mi się, że ktoś Rafał jest tam, także ja tam nie potrafię wejść, to wejść ty spróbuj. Tutaj u góry, tak? Dobra, tak, także ja tam przychodzę. Ogółem musimy sobie wejść tutaj po każdym z tych grzybów, żeby tam wejść, także 1, 2 i tutaj też ja bym dokładnie patrzył, bo to jest naprawdę fajna miejscówka do schowania się, bo jest tak, ciężko dostępna to jest raz, a 2... Jest ona duża, wyjdźmy sobie tutaj do góry, na dach, na dachu z tego co widzę to nie ma tu nikogo, chociaż sprawdźmy to jeszcze do... Oj, ale bym spadł. No, wygląda to w ten sposób, że tutaj chyba nie ma nikogo, Ewela. A gdzie go widziałaś? Nie widziałam, wydawało mi się. Okej, super. Ja tutaj szukam na dole, także nie, że sobie tak stoję w miejscu bezużytecznie, ja też tu szukam, nie martwcie. Także to jest teraz dobry plan na to, żeby się rzeczywiście rozdzielić. Ja patrzę na obrzeżach, dobra? Dobra, jak znajdę kogoś, to będę cię wołać po prostu, dobra? Okej, ja sobie tutaj sprawdzę ten żółty domek. Mam! A gdzie jesteś dokładnie? To ja idę do ciebie. To jest stacja. Jak stacja jest, to pod stacją jest taki pomost. To pod tym pomostem jest schowany ktoś. Okej, ja idę już do ciebie, żeby zobaczyć. A ten skin już był znaleziony, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze go nie było. A, faktycznie, to jest kwiatek, ale to jest idealny skinek na tą miejscówkę. To jest dobry skin. Byku, 10 sekund na znalezienie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przestań! 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, niestety. Czas minął. Także no, jesteś pierwszy, komu się nie udało tutaj nikogo znaleźć i no po prostu, no jest mi przykro. Ostatnie słowo na odcinku, powiedz coś, jak masz mikrofon. Nie masz mikrofonu? Ile łapek w górę mają zostawić? Podskocz tyle razy, ile mają zostawić? W tysiącach. Jedna, druga, trzecia, czwarta. 5000 łapek, widzowie, 6 nawet. Także siema. Wydaje mi się, że ktoś jest na drzewie, także zapraszam za mną, Rafał. Teraz coś ci kiepsko idzie dzisiaj. Dobra, tu akurat nie ma nikogo. Patrz na drzewach, dobra? Ja myślałem, że my działamy wspólnie tak szczerze i Ewela, ogółem tak, dobra, to jak chcesz tutaj rywalizować, to ja lecę sobie w inne miejsce, a ty sobie tam szukaj. I to, co Ewela powiedziała, no patrzmy na drzewa, bo faktycznie ktoś tam może siedzieć. Także ja te drzewa po prostu teraz rozwalę niektóre. Nie, nie rywalizujemy ze sobą. Nagramy taki odcinek, gdzie będziemy rywalizować, dobra? Okej, jestem za. Ja bym te drzewa wszystkie porozwalał, bo one naprawdę ktoś tam może siedzieć i ktoś z tych drzew może nam spaść. To ja też idę rozwalać, tylko tutaj jeszcze tak zerknę na tą chatkę.
Bo tak podejrzanie mi tu wygląda. Właśnie mi też się wydaje, że ktoś tutaj jeszcze będzie. Ja bym tutaj dokładniej popatrzył. Ja myślałam, że to jest jakiś element zjeżdżalni. Chodź na plac zabaw. Patrz, jakaś spódnica tutaj. Ja myślałam, że to jest taka zjeżdżalnia. I że kłóca za tym, a to jest kiecka. Ale miejscówka mega fajna. Nawet nie wiedziałem, że tutaj da się wejść. Tak, żeby kół 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5. No jak tu nikogo nie będzie w tym domku, no to finish. Jest! Znalazł! Także tutaj mogę już wyeliminować serduszko tutaj. Ej. Chyba jest z nami w ekipie. Panie Filipie, proszę wyjść do lobby, dobra? Wyjdź do lobby. A ty, rybko, masz czas, żeby się schować drugi raz. Okej, Ewela, lecimy dalej. Zejdźmy sobie tutaj na dół. Sprawdźmy, czy ktoś jest pod schodami. Nie ma nikogo pod schodami. Sprawdźmy, czy ktoś jest jeszcze w tym budynku. Też raczej tu nikogo nie ma. I sprawdźmy sobie ten krzak, bo w tym krzaku czuję, będzie, że ktoś jest. Nie ma. Dobra, jedziemy z tymi drzewami. Dawaj. Nie ma. Ile nam w ogóle osób zostało? 9. 9 osób do znalezienia. W sumie do eliminacji, bo oni się, pamiętaj, chowają po kilka razy, więc no, trzeba uważać. Mam, Rafał! Mam! Przecież my tu byliśmy! Ej, dwójka! Dwójka! Tak, dwójka! Ej, ale ten ziomek był już znaleziony, no nie? Ten nie wiem, ale ta tutaj rybka na pewno była. Także rybka, bardzo mi przykro. Okej, także mamy kolejną osobę i tutaj nie wiemy, czy był znaleziony, czy też nie, ale z tego, co mówi, to nie. Ufamy mu. 10 sekund na znalezienie. 10. 9, 8, 7. Ej, ja policzę. 8, 7, 6. O, dzień dobry, ona już była znaleziona. I ona miała taki kilo właśnie. Ty się możesz schować, także uciekaj. Wiesz co, Rafał, wydaje mi się, że tam w tym budynku ktoś na pewno jest. Ja bym, wiesz co, wyszedł jeszcze na tą stację tutaj, bo oni mogą się chować w tych samych miejscach. Musimy o tym pamiętać, żeby sprawdzać dwukrotnie te lokacje, ale no u mnie nikogo nie ma. W zdradzieckim chowanym jest właśnie to najgorsze, że przeszukamy i później musimy jeszcze raz te same miejscówki szukać, nie? Też mnie to boli, tak szczerze, ale no to jest taka seria, no mogą. Może umówmy się tak, że albo ja szukam na zewnątrz, a ty w środku w budynkach, albo na odwrót. Gdzie wolisz? Ja mam gościa w krzaku. Ja właśnie tak na obrzeżach chodziłem. Jak byłeś znaleziony, to kucnij, jak nie byłeś, to podskocz. Także 10 sekund dla ciebie, no postaraj się kogoś znaleźć. 10. 9. 8. 7. Znajdzie czy nie znajdzie? 5. Wydaje mi się, że nie. Znalazł. 4. Dobra, chyba się poddał. Też mi się tak wydaje, także no, byczku, bardzo nam przykro, kto to był. Okej, także lecimy dalej, widzowie, i zostało nam tylko i wyłącznie 6 osób do znalezienia, a oni już byli w większości znalezieni wszyscy. Ja bym powiedziała, że to aż, a nie tylko. To jest mega dużo moim zdaniem. Ej, mam znaleziony przez okno, widzowie. Tak jest. Kolego z gwiazdką, popatrzcie do okna. Popatrzcie, obróć się. Siema, siema, tutaj jestem. Chodź do mnie tutaj. Czy ty byłeś znaleziony? Ja już nie pamiętam z tego. Byłeś. Wafel, ostatnie twoje słowo. Pozdrawiam wszystkich. Ostro. No to co, lecimy dalej. O, ja mam. Ewela, mam kolejną osobę. I ten ziomeczek też był już znaleziony. Także bardzo mi przykro, byczku. Ale no, to już twój koniec. El Gikor. Dobra, ja szukam teraz w żółtym domku. Pod schodami będzie. Jest! I ta osoba już była, to co? No to eliminacja i do lobby. Chodź ze mną do Rafa, będzie ostatnie pożegnanie. Żegnaj, byku, bo to jest Nixel, tak? Nixel, trzymaj się, widzimy się w lobby. Ewela, ja mam kolejną osobę, ale no to jest coś niesamowitego, bo tego ziomeczka jeszcze dzisiaj nie znaleźliśmy, z tego co ja pamiętam. Jest to dokładnie, zobacz tutaj, pan Banan. Ja tutaj, wiesz ile razy ja tutaj chodziłam? Czy pan Banan był już znaleziony, czy nie? Nie. Nie był. No to, byku, 10 sekund dla ciebie, 10 sekund, być może to jest twoje ostatnie 10 sekund, także 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... O, poddał się, tak? No, przykro nam. Stresowałeś go tym gadaniem, że to jest ostatnie 10 sekund jego. Okej, widzowie, zostaje nam ostatnie dwie osoby, także wystarczy, że znajdziemy jedną osobę i ostatnią osobę, no to zdradzimy wam miejscówkę po prostu. On nam sprawdzi. Albo ona. Dawaj, dawaj, ścigamy się. Kto pierwszy znajdzie, to druga osoba spełnia jej życzenia. Okej, ja sprawdzam domek, w którym jeszcze nie byliśmy tak mocno, więc wejdę sobie tutaj. Nie ma tu nikogo, tutaj nie ma nikogo. Tutaj chyba też nikogo nie ma. Tu też. I pod schodami też. Mam! I ta osoba już była. Także nie dość, że wygrałem z Ewelą, to jeszcze znalazłem przedostatnią osobę i jest to Kaja. Także Kaja, gratulacje drugiego miejsca i lecimy do ostatniej osoby i teraz tak. Ja mam Ewela Flarę, więc ostatnią osobę nam po prostu zdradzę Flarą. Zobaczmy, gdzie on jest. Jest tu. I on był znaleziony. Pokaż nam miejscówkę. On był na drzewie.
XD. Ziomek wygrał, który został znaleziony jako pierwszy, ponieważ miał tą kartę taką, że kto pierwszy, no to może jeszcze raz. Do kibla się schował. Co ty gadasz, że on się w kiblu schował? No to mamy nazwę do odcinka. Sprawdźmy, kto to jest. Schował się w kiblu i wygrał zdradziecki chowany.